Witam Państwa na kolejnym spotkaniu i rozmowie na temat pestycydów i środków ochrony roślin stosowanych w produkcji żywności. Rozmawiając o środkach ochrony roślin trudno nie rozmawiać o polityce, o gorącym temacie ostatnich czasów, zwłaszcza o Europejskim Zielonym Ładzie. Został on ogłoszony jako wizja Komisji Europejskiej w 2019 roku, jak zmienić gospodarkę, całą gospodarkę, żeby była mniej... Emisyjna w trosce o klimat. Rolników w zasadzie dotyczy strategia od pola do stołu i strategia na rzecz bioróżnorodności, które zostały ogłoszone w 2021 roku. Strategia od pola do stołu jest też tylko komunikatem Komisji Europejskiej, która dopiero, który dopiero przełoży się na akty prawne czy konkretne programy. Tym bardzo ważnym dla rolników programem jest wspólna polityka rolna określona na lata 2023-2027. A w naszym kraju najważniejszym dokumentem jest plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Europejski Zielony Ład jest dokumentem bardzo ogólnym. On nazywa się, że jest to strategia na rzecz wzrostu, której celem jest przekształcenie Unii Europejskiej w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo, żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 roku osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych, i tak dalej. Dopiero przechodząc do kolejnych strategii, które bezpośrednio już dotyczą rolnictwa i produkcji żywności, znajdujemy tam ciekawe dla siebie rzeczy. Dla mnie, jako osoby związanej od wielu lat z rolnictwem, rolnictwem ekologicznym, najciekawsze było to, że po raz pierwszy we wspólnej polityce rolnej yy, Przewidziano rozwój rolnictwa ekologicznego. Zarówno w strategii od pala do Stołu, jak i w strategii na rzecz bioróżnorodności wyznaczono dwa bardzo ogólne cele, które są tylko wskazówką dla krajów członkowskich, żeby dążyć do 25% gruntów rolnych uprawianych ekologicznie do roku 2030. Każdy kraj z tym celem robi, co uważa za stosowne. Austria już w 2020. W 20 roku miała 26% rolnictwa ekologicznego, a aktualnie ma 27% rolnictwa ekologicznego. Niemcy przyjęły sobie za cel 30% rolnictwa ekologicznego do roku 2030. Ale wróćmy do strategii odpala do stołu. Otóż co ona, jakie ona założenia ma? Przede wszystkim chodzi o zmniejszenie emisji metanu z chowu zwierząt gospodarskich, i powiązanie tego z produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Myślę, że to może być bardzo korzystne dla rolników. Natomiast korzystne przede wszystkim dla konsumentów jest wyznaczenie celu redukcji stosowania środków chrony roślin i zmniejszenia ryzyka płynącego ze stosowania środków chrony roślin o 50%. Bywa to rozumiane przez rolników jako. Zmniejszenie stosowania środków ochrony roślin o 50% w każdym kraju. Tymczasem każdy kraj wyznaczył swoje cele i będzie dążył do tego celu we własny sposób, który jest akceptowalny w danym kraju. Oprócz tego yy, Komisja Europejska zachęca do redukcji stosowania najbardziej niebezpiecznych pestycydów o 50%. Te środki ochrony roślin można zastąpić innymi środkami ochrony roślin, mniej niebezpiecznymi, lub też metodami agrotechnicznymi, które mogą ograniczyć stosowanie tych środków. Jest to przede wszystkim pozytywne dla konsumentów, którzy są odbiorcami żywności produkowanej przez rolników. Rozumiem, że rolnik dąży do maksymalizacji zysku, ale musi mieć również na uwadze bezpieczeństwo własne i bezpieczeństwo konsumentów, które jego żywność kupuje. Jednym z celów strategii od pola do stołu jest również zmniejszenie, utraty składników pokarmowych o 50% i yy, zapewnienie takiego sposobu nawożenia i takiego sposobu uprawy, który spowoduje ograniczenie stosowania nawozów o co najmniej 20% do roku 2030. Nikt nie mówi to o tym, żeby nie nawozić czy mniej nawozić, ale przede wszystkim, żeby tak nawozić, żeby zmniejszyć straty, co pozwoli na ograniczenie nawożenia o 20%. Kolejnym ważnym celem jest ograniczenie stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, przede wszystkim antybiotyków, stosowanych w chowie zwierząt, w warunkach fermowych i w akwakulturze. To ograniczenie ma być o połowę do roku 2030. Jak to zrobić? Przede wszystkim dbać o dobrostan zwierząt, tak żeby zwierzęta miały możliwość ruchu, właściwą paszę, jak również możliwość wyjścia na wybiegi, na świeże powietrze i na słońce, wtedy ich stan zdrowia będzie z pewnością lepszy, zagęszczenie zwierząt będzie mniejsze i to będzie sprzyjało lepszej zdrowotności zwierząt, dzięki czemu nie będą chorowały i nie będzie trzeba stosować tak wiele środków przeciwdrobnoustrojowych. Jak to wygląda w realiach? Otóż z tego pięknego planu powoli zostaje coraz mniej. Otóż, jako dalszy ciąg strategii odpala do stołu, mówiącej o zmniejszeniu ryzyka płynącego ze stosowania środków chemicznej ochrony roślin, powstał projekt rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin, który przepadł w Parlamencie Europejskim 22 listopada 2023 roku. Parlament Europejski odrzucił wniosek Komisji Europejskiej, czyli mimo tego, że Komisja Europejska Dążyła do zmniejszenia ryzyka i zmniejszenia ilości stosowanych środków ochrony roślin. Już w listopadzie członkowie Parlamentu Europejskiego zdecydowali, że nie będziemy iść tą drogą. W tej dziedzinie zmian nie będzie. Komentarz, który się ukazał w polskich mediach, był następujący. Na szczęście Parlament Europejski odrzucił rozporządzenie. Nie wiem na kogo szczęście, ale na pewno nie na szczęście konsumentów, którzy oczekiwaliby z pewnością zmniejszenia pozostałości i stosowania środków chemicznej ochrony roślin w produkcji żywności. 6 lutego 2024 roku Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej również ogłosiła wycofanie tego wniosku. W związku z czym myślę, że zmniejszenia środków ochrony roślin w produkcji żywności na pewno nie będzie, przynajmniej do wyborów. Ambicje zmniejszenia stosowania środków ochrony roślin zależą od każdego kraju. Jeżeli mówimy o zmniejszeniu środków ochrony roślin w Polsce, Polska wyznaczyła sobie cel krajowy od 3,67 do 9%. Czyli nie ma tu już mowy o zmniejszeniu o połowę, a jedynie o kilka procent. Natomiast inne cele, które wyznaczyła Komisja Europejska, jak wzrost powierzchni upraw ekologicznych do 25% powierzchni gruntów użytkowanych rolniczo, Polska wyznaczyła cel 7%, w związku z czym no, niestety nie jesteśmy w tych dziedzinach w czołówce krajów europejskich. Co się w związku z tym dalej będzie działo w Polsce? No, od 2018 roku w Polsce mamy Krajowy Plan Działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. Podkreślam, ograniczenia ryzyka nie zmniejszenia środków ochrony roślin w ogóle, tylko, żeby, tylko działania, żeby to ryzyko zmniejszyć żeby pomóc rolnikom w ograniczeniu ryzyka, a jednocześnie także może trochę zmniejszeniu presji chemicznych środków chrony roślin, są pewne instrumenty przewidziane w planie strategicznym, żeby rolnicy dostali również za to pieniądze. Jednym z takich elementów to są ekoschematy. Mamy schemat, schemat biologiczna ochrona upraw, w której można dostać ponad 400 zł na hektar. Za spełnienie tylko jednego warunku, a mianowicie jednokrotne zastosowanie biologicznego środka ochrony roślin, a jeżeli on okaże się nieskuteczny, można stosować chemiczne środki ochrony roślin. Dla mnie osobiście jest to bardzo dziwne działanie, ponieważ oczekiwałabym, że rolnik dostanie wynagrodzenie za to, że stosuje biologiczną metodę ochrony roślin zamiast środków chemicznych. Pomyślano jednak inaczej i wystarczy zastosować środek biologiczny tylko raz, a potem już stosować 30 czy 40 oprysków środkami chemicznymi, żeby dostać pieniądze za ten ekoschemat, który nie zasługuje na nazwę ekoschematu. Drugim ekoschematem, który jest bardzo atrakcyjny przede wszystkim wśród producentów owoców i producentów warzyw, jest produkcja integrowana, w której jest przewidziana płatność ponad 1300 zł za hektar. Zastosowanie zasad integrowanej ochrony roślin. Polegają one przede wszystkim na ocenie szkodliwości danego patogena po zastosowaniu wszelkich metod prawidłowej, dobrej praktyki i zapobiegania i dopiero po takiej ocenie, która może skutkować tym, że środek ochrony roślin trzeba zastosować, ponieważ w przeciwnym wypadku plony będą zagrożone, dopiero wtedy można zastosować środek ochrony roślin. To jest metoda, która powinna być stosowana zawsze, bo najważniejsze jest zapobieganie, a dopiero w takim przypadku, kiedy już nie można inaczej prowadzić uprawy i patogeny zagrażają zbieranym plonom, dopiero można zastosować środek ochrony roślin. Kolejnym ekoschematem są to obszary z roślinami miododajnymi ponad 1200 zł za hektar. To też jest ekoschemat, z którego może stosować każdy rolnik, nawet konwencjonalny. Oprócz tego mamy interwencję, tak się to działanie nazywa, rolnictwo ekologiczne i chciałabym pokazać, jak wyglądają dotacje do rolnictwa ekologicznego. W największym skrócie... One są mniej więcej dwa razy wyższe niż dotacje obszarowe dla rolników konwencjonalnych. Także ci rolnicy, którzy interesują się rolnictwem ekologicznym, powinni przemyśleć, czy nie skorzystać z takiej możliwości. Również zwracana jest część kosztów kontroli, także rolnika to kosztuje niewiele, i są też pewne uproszczenia wprowadzone, jak na przykład. Płatność dla małych gospodarstw do 10 hektarów, dla których nie trzeba wykazywać poszczególnych rodzajów upraw, tylko można dostać 1640 zł za hektar do całej powierzchni gospodarstwa. Można również dostać dodatkową premię 573 zł na hektar, jeżeli gospodarstwo ma zwierzęta roślinożerne w obsadzie co najmniej 0,3 dużej jednostki przeliczeniowej na hektar. Są to dość istotne szczegóły, konieczne, żeby je poznać, żeby otrzymać tą płatność, także zachęcam Państwa do spokojnego przeanalizowania, czy to się opłaca. I jak można robić to inaczej? Jak robią to rolnicy ekologiczni? Otóż są alternatywy dla środków ochrony roślin chemicznych, bo w rolnictwie ekologicznym prawie ich nie można stosować. Otóż na podstawie rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i etykietowania produktów ekologicznych wydano kolejne rozporządzenie, które Wskazuje, które środki można stosować, ale dopiero jeżeli spełni się wymogi podobne jak w integrowanej uprawie. Czyli trzeba najpierw zapobiegać szkodom wyrządzonym przez szkodniki, przez ochronę naturalnych wrogów, czyli przez utrzymywanie wokół gospodarstwa czy wokół pola yy, obszarów yy, porośniętych dziką roślinnością, w yy, która... Zapewni bogactwo gatunkowe owadów, ptaków, które są przymierzeńcami rolnika. Również, jeżeli to jest możliwe, to należy wybierać gatunki i odmiany, które są przydatne do rolnictwa ekologicznego. Przede wszystkim podstawa, czyli stosować odpowiednie zmianowanie, jak również techniki uprawy, przede wszystkim takie jak metody mechaniczne i fizyczne, które znamy doskonale z przestrzeni wielu lat prowadzenia produkcji rolniczej. Każdy rolnik wie, jakie zabiegi, jakie uprawki agrotechniczne sprzyjają chwastom, a które niszczą chwasty i nie trzeba wcale stosować herbicydów, żeby mieć uprawę, która jest, nie jest narażona na szkody w wyniku chwastów. Również dopuszczone są procesy termiczne, to już dla specjalistów, na przykład w uprawie markwi i pietruszki roślin o bardzo drobnych nasionach, które bardzo wolno kiełkują i są narażone te uprawy na zachodzie są opracowane maszyny, które rolnicy ekologiczni często sobie robią też sami, które po prostu ograniczają chwasty przy użyciu palników z gazem, które wysoką temperaturą nie wypalaniem, tylko wysoką temperaturą niszczą siewki chwastów. W przypadku stosowania środków chrony roślin trzeba najpierw wykazać, że wszelkie dotychczasowe zabiegi nie przyniosły właściwego rezultatu i konieczne było zastosowanie danego środka, trzeba Prowadzić bardzo szczegółową ewidencję stosowanych środków. W zasadzie ta ewidencja nie różni się od ewidencji, która obowiązuje każdego rolnika, bo trzeba zapisać datę stosowania, roślinę uprawną, ilość, wskazać działkę i roślinę uprawną na tej działce, ale także wymienić szkodniki i choroby, przeciwko którym te środki były zastosowane. To jest konieczne, ponieważ kontrola w gospodarstwie ekologicznym odbywa się co najmniej raz w roku, czasem dwa razy w roku i dokumentacja rolnika służy sprawdzeniu, czy rolnik prawidłowo uprawia rośliny. I teraz, co można stosować? Określa to kolejne rozporządzenie z 2021 roku, rozporządzenie 1165. Zawiera one listę środków, które można stosować w produkcji ekologicznej. Przede wszystkim te środki ochrony roślin muszą być dopuszczone również prawem krajowym. W związku z czym zwracam uwagę na to, żeby nie kupować czegoś, co jest rozprowadzane poza głównym obiegiem, ponieważ ten środek musi być zarejestrowany w Polsce. Do takich środków należą, są, jest kilka grup tych środków. Jedną z nich są substancje podstawowe. To są takie środki, które wszyscy bardzo dobrze znamy. Również działkowcy, czy właściciele ogrodów przydomowych, jak wyciągi ziołowe. Na przykład wyciąg ze skrzypu, wyciąg z kory wierzby, ale także takie środki jak fruktoza, czy wodorowęglan sodu, czyli Proszek do pieczenia, który służy w uprawie y, jabłoni czy w uprawie drzew owocowych do zmniejszania presji parcha. Y, także serwatka, która też służy do oprysku w postaci rozcieńczonej na przykład pomidorów czy ziemniaków przeciwko y, zarazie ziemniaka. Y, chlorek sodu, y, także piwo jako środek zwabiający ślimaki. Y, nasiona sproszkowane, y, gorczycy. Jako też środek zwalczający, właściwie nie bezpośrednio, ale odstraszający owady, jak również mające działanie hamujące wzrost siewek kwastów, również oleje roślinne i olejki eteryczne do odstraszania szkodników. Drugą grupą środków, które mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym, są to substancje czynne niskiego ryzyka. To są wielocukry, jak COS-OGA, Cerewizam, czyli preparat oparty na drożdżach, również ortofosfalanceraza do zwalczania ślimaków, ale także wyciągi z glonów oparte na laminarynie, które są też, mają działanie nie tylko hamujące rozwój chorób grzybowych, ale także służące nieco jako nawóz do list. Dopuszczone są w rolnictwie ekologicznym także wszystkiego rodzaju mikroorganizmy pod warunkiem, że nie są to mikroorganizmy modyfikowane genetycznie, i takie oświadczenie producenta o tym, że dany preparat oparty na mikroorganizmach jest wyprodukowany nie przy użyciu GMM, czyli genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów, każdy kupujący powinien mieć. I trzecią, czwartą grupą substancji, która jest dopuszczona w rolnictwie ekologicznym, są to środki, które już bardziej przypominają taką typową ochronę roślin, z których na czele tutaj wymieniamy spinosa. to jest środek oparty na bakteriach, również wyciągi z czosnku. Z cebuli też są często stosowane do odstraszania szkodników. W sadownictwie bardzo popularne jest stosowanie feromonów w pułapkach i dozownikach, także olejków roślinnych, jak olejek cytronelowy, goździkowy, olej rzepakowy jako środek, który zapobiega rozprzestrzenianiu się chorobom grzybowym, pyretryny naturalne, otrzymywane ze złocenia dalmatyńskiego. Natomiast pyretroidy i deltametryna, cyhalotryna mogą być stosowane wyłącznie w pułapkach, czyli one nie mogą mieć kontaktu z produktem, a jedynie mają być stosowane w pułapkach po to, żeby zabić szkodniki, które są przywabiane do tych pułapek. Chciałabym zwrócić uwagę na dwa rodzaje środków chemicznych, które są dopuszczone w produkcji ekologicznej. Są to proste związki siarki i miedzi. Te środki, takie jak siarkol i miedzian w różnych postaciach, muszą być wymienione na liście, na wykazie środków ochrony roślin, które są dopuszczone do stosowania w naszym kraju. I rolnik, który zamierza skorzystać z takich środków, zawsze zachęcam, żeby sobie wpisał w wyszukiwarkę Środki ochrony roślin, w rolnictwie ekologicznym. Pokazują się dwa wykazy. Jeden z tych wykazów prowadzony jest przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu. Tam jest 85 środków. Oprócz tego, na stronie Ministerstwa Rolnictwa jest wykaz, w którym jest 170 środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Są to przede wszystkim środki bezpieczne, roślinne, bakteryjne. Oprócz właśnie tak jak już wspomniałam, prostych związków siarki i miedzi, które są od bardzo dawna znane i stosowane w rolnictwie ekologicznym. Natomiast co robić w rolnictwie konwencjonalnym? Co, co dalej? Jakie kroki powinno, powinni wszyscy rolnicy, jak również instytucje podjąć, żeby zmniejszyć presję chemicznych środków chrony roślin w produkcji żywności? Przede wszystkim rolnicy nie powinni zapominać o podstawach, czyli o prawidłowym zmianowaniu. Prawidłowe zmianowanie ogranicza rozwój chorób i szkodników i ono jest bardzo ważnym elementem ochrony y, przeciwko chorobom i szkodnikom. Także prawidłowa agrotechnika, czyli we właściwym momencie bronowanie, koszenie, y, pielenie zamiast herbicydów. Y, Ważną rzeczą jest również stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego lub materiału siewnego, który jest bardzo dobrze oczyszczony i nie zawiera nasion chwastów, bo to jest oczywiste, że kupując nasiona niewiadomego pochodzenia i nasiona, do których nie ma gwarancji, czy były właściwie oczyszczone, wprowadzamy sobie od razu z materiałem siewnym na pole chwasty. Jeżeli zadbamy o ten element, będziemy wysiewać czyste nasiona, presja zachwaszczenia będzie znacznie mniejsza. Jeżeli to jest możliwe, należy uprawiać odmiany odporne na choroby grzybowe. To jest bardzo częste zjawisko w profesjonalnym ogrodnictwie, przede wszystkim sadownictwie, gdzie są odmiany, które są bardziej i mniej wrażliwe na choroby grzybowe i po prostu wybierając, zakładając nowy sad, należy wybierać takie odmiany. Jeżeli to jest możliwe, należy starać się o stosowanie alternatywnych środków, jak biologiczne metody i środki ochrony roślin, zamiast chemicznych środków ochrony roślin. Starać się o utrzymanie różnorodności biologicznej i siedlisk otaczających pola i sady, ponieważ równowaga w ekosystemie jest z rolnika i obecność owadów, pożytecznych gadów, płazów i ptaków na pewno jest bardzo ważnym elementem zwalczania szkodników. No i najważniejsze, oczywiście jest edukacja po to, żeby brać udział w szkoleniach dotyczących opryskiwaczy, testować te opryskiwacze, zdobywać nową wiedzę o nowych środkach ochrony roślin biologicznych, żeby po prostu robić wszystko, żeby presja chemii w produkcji żywności była jak najmniejsza. Konsumenci są coraz bardziej świadomi i doskonale sobie zdają sprawę z tego, a nawet czasem Przesadnie dbają o swoje zdrowie i szukają czegoś, czego nie ma w żywności, ale świadomi konsumenci zdają sobie z tego sprawę doskonale. Przede wszystkim są zatroskani powszechnością stosowania glifosatu. W związku z tym w ostatnich latach kilka takich szerokich badań prowadziły organizacje konsumenckie. Jedną z nich była Fundacja Futrentgen, która od 2019 roku prowadziła badania przypadkowo pobranych próbek produktów w sklepach, takich jak. Kasza jaglana, kasza gryczana, ale także piwo, szukając tam glifosatu. No i niestety okazywało się, że w niektórych produktach glifosat był obecny. Sami producenci tych kasz byli zdziwieni, ponieważ nie podejrzewali, że kupowane, kupowana gryka czy proso do produkcji kasz może być zanieczyszczone glifosatem. Tymczasem stosowanie glifosatu jako herbicydu. Oraz nielegalne stosowanie glifosatu do desykacji, czyli do dosuszania roślin przed zbiorem, powodowało przypadki zanieczyszczeń kasz, czego konsument absolutnie nie chce. Inna organizacja pozarządowa, jak Instytut Spraw Obywatelskich, przepytała 49 miast, czy stosują glifosat na terenie swojego miasta. Jest to powszechnie stosowana metoda do zwalczania chwastów w zieleni miejskiej, nawet chwastów, które wyrostają w szparach między szkodnikami i spryskiwanie chodników powoduje to, że przynosimy glifosat na podeszwach swoich butów do domu, a psy, które chodzą po tych chodnikach również przynoszą to na łapach i liżą łapy, narażając się na choroby. W związku z czym no, powinno się... Ograniczyć stosowanie tego typu środków do sytuacji absolutnie niezbędnych i nie zagrażających zdrowiu użytkowników w przestrzeni publicznej, zwłaszcza jeżeli mamy na uwadze zdrowie dzieci. Glifosat był wykrywany w Szwajcarii i we Włoszech, nawet w pobliżu miejsc zabaw dzieci. W związku z czym zagrożenie naprawdę istnieje. Także sami producenci widzą, że konsumenci oczekują. Lepszej jakości żywności, oczekują czegoś lepszego i sami chętnie wchodzą w programy produkcji integrowanej, a w produkcji konwencjonalnej wymyślają nowe inicjatywy. Jedną z takich inicjatyw było jabłko Amela, które jest trudne do dostania, niemniej jednak producenci, którzy są skupieni w grupie producenckiej produkującej tego typu jabłka, mają taką ideę, żeby środki chemicznej ochrony roślin stosować do kwitnienia albo do, w czasie kwitnienia, po to, żeby już po kwitnieniu Presja chemii w produkcji jabłoni była mniejsza, i żeby w ten sposób wyprodukowane jabłka były wolne od pozostałości środków chemicznej ochrony roślin, żeby potem dalsza ochrona była przy użyciu środków biologicznej ochrony roślin. Konsumenci też cenią produkty ekologiczne, w związku z czym są to produkty poszukiwane na rynku i w Polsce jest w tej chwili około 20%. Dwóch tysięcy producentów, rolników ekologicznych, którzy produkują na rynek polski i rynek europejski. Teraz, czy możemy takie metody zastosować do całego rolnictwa? Czy całe rolnictwo może być ekologiczne? Wiąże się przede wszystkim z takim pytaniem: czy rolnictwo ekologiczne może wyżywić świat? No i tu powiedziałabym, są różne poglądy. Troszeczkę zależne od tego, kto te badania zamawia. Jeden z przykładów to jest wynik badań prowadzonych przez Uniwersytet w Gettyndze na zamówienie firmy Bayer, z którego wynika bardzo wyraźnie, że ponieważ plony w rolnictwie ekologicznym średnio są niższe, to potrzebny jest dużo więcej ziemi, żeby wyprodukować taką samą ilość produktów. To ten, ten naukowiec wykazał, że potrzebne jest około 27% powierzchni upraw więcej, żeby otrzymać taką samą ilość żywności metodą ekologiczną. Natomiast są też inne opinie, a mianowicie Instytut Rolnictwa Biologicznego w Szwajcarii, Uniwersytet w Aberdeen i Uniwersytet w Klagenfurcie oraz FAO, czyli Światowa Organizacja Żywienia, Przeprowadziły badanie i taką kalkulację, czy można wyżywić świat przy pomocy produktów ekologicznych. Otóż tak, jeżeli zmniejszymy marnotrawstwo żywności o połowę e, oraz ograniczymy konsumpcję mięsa. Wszyscy doskonale wiedzą, że na różnych etapach produkcji żywności, od pola przez zbiory, sortowanie, przechowywanie, handel, a także przez naszą lodówkę. Tracone jest około 20-40% żywności. I gdyby te straty zmniejszyć o połowę, wystarczyłoby produktów ekologicznych do wyżywienia ludności i świata. Oczywiście jest to bardzo hipotetyczna teoria, wymagająca wielu zmian, przede wszystkim zmian natury, organizacyjnej, ale także politycznej, ponieważ głód wynika z. Niezrównoważonych systemów produkcji żywności, konfliktów politycznych, konfliktów zbrojnych na pewno nie wynika tylko z tego, że mamy za mało żywności na świecie, bo z pewnością żywności na świecie jest dość. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zachęcam do lektury Atlasu Pestycydów, który zainspiruje do przemyśleń, jaką żywność chcemy jeść i jak mamy ją produkować.